Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku gry Star Wars Jedi Fallen Order. Dzisiaj będziemy sobie kontynuowali przygodę Cala Kestisa. Ostatnio opuściliśmy Zifo, dopadły nas pomioty Haxionu, a także otrzymaliśmy zaszyfrowaną wiadomość z Kashyyyk, iż Tarful został odnaleziony. Dlatego też musimy wrócić na Kashyyyk, by porozmawiać z przywódcą Wookiech. Także dowiedzieliśmy się na Zifo wielu ciekawych rzeczy, takich jak tego, że druga siostra, inkwizytorka, ma na imię tak naprawdę Trilla i jest byłą uczennicą Syr, naszej towarzyszki tej podróży. Oraz to, że Syr nie chce o tym rozmawiać i nie chce nam zdradzić wszystkiego na temat Trilli. Może uda nam się w dniu dzisiejszym odkryć troszeczkę więcej. Jak już jesteśmy na statku, spróbuję porozmawiać z Grizzem czy z Syr. Może coś ciekawego powiedzą. Ale chyba nie mam możliwości z nimi interakcji. Dobra, wybieramy podróż na Kashyyyk. Kordowa ukrył zapasy na całym Bogano. Warto by było po nie wrócić. Mówisz, udaj się na Bogano. Nie, na Bogano się udamy, tak jak w poprzednim odcinku wspominałem, kiedy już zdobędę jakby więcej umiejętności związanych z Calem, z eksploracją, wtedy zrobię dla was taki specjalny odcinek, w którym odwiedzamy wszystkie poszczególne planety. Będzie to taki zbitka z różnych planet, miejsc, w których możemy znaleźć różnego rodzaju sekrety, znajdźki, przedmioty itd. itd. Na pewno. Jasne, mowa o czystej rozrywce. Nic mnie tak nie kręci, jak oglądanie pary walczących obwieziów. Tego ci ruchy, gest rękami. Kapitanie, trochę mnie niepokoi twój entuzjazm do czegoś tak barbarzyńskiego. No tak, właściwie tak. To prawda, totalne barbarzyństwo, ale całkiem ciekawe. Pora lądować, chodź tu. Jest tutaj Syr? Nie, nie ma ich. Oni są chyba na zewnątrz. Tak, są tutaj. I popatrzcie. Rebelianci zostali jakby pokonani tutaj, tak jak wspomniała ta Mari, czy tam Mira, czy jak ona tam miała na imię. Że Imperium ich jakby pokonało. Więc nie ma już więcej rebeliantów. Później, Cal. Proszę. No dobra, a Gris? Jedno słowo i nas nie ma. Zaraz tutaj wrócę. Tam widzę jakąś skrzyneczkę. Nie wiem, czy ja już ją odkryłem, czy nie. Chyba nie. Ej, Bidi, zerknij na to. Co to, Bidi? Las deszczowy. Nowe poncho. Traciłabym czasu na jakichś bojowników. Ale szukam padawana Jedi. Nie wiem, że to było. A za to czeka was cierpienie. Trilla tutaj była, ewidentnie musiała wymordować część partyzantów, rebeliantów, jak wolicie.
Joystick i Mari narysowali mapę miejsca spotkania z Tarfulem. Dobrze, że nic ci nie jest. Wybacz, że przychodzę dopiero teraz, ale jeszcze nie skreśliłem Kashiku. Jest tu niebezpiecznie. Sojusz nie ma, a ofiar jest zbyt wiele. Nie. Jeśli odejdziesz, łuki stracą wsparcie. Niekoniecznie. Mari została z Joystickiem i Tarfulem. Jest tam też kilku naszych. A ty? Moje dziecko straciło już jednego rodzica. Nie mogę zostać. Razem zresztą znajdziemy nowy sposób, by wesprzeć sprawę. Uważaj na siebie. Mari mówiła, że jest źle. Ale nie sądziłem, że aż tak. Z Imperium zawsze jest tak źle, ale zdołasz wypełnić zadanie. Postaram się pomóc. Zrobiłeś już wiele. Dziękuję, Kal. Czyli Mari pozostała tutaj jeszcze część. Pewna grupa partyzantów również. Dobrze wiedzieć. Pamiętam, że tam zostało jakieś echo mocy czy coś takiego. Nie odkryte jeszcze przeze mnie. O właśnie. Esencja mocy. To niebezpieczny teren, BD. Też pamiętam, że był tutaj pająk na dole, ale nie chce mi się z nim walczyć. Może być dużo imperialnych tym razem. Chociaż w Krainach Cienia, z tego co wiem, z lore Gwiezdnych Wojen, między innymi też poznaliśmy częściowo te lore w grze Star Wars Knights of the Old Republic, którą ogrywaliśmy sobie na streamach na żywo, że do Krain Cieniach nie schodzi zbyt wielu ludzi, że raczej tam łuki wiedzą jak przetrwać, a ludzie muszą być naprawdę przygotowani, by tam przetrwać. Nie sądzę, żeby zwykli szturmowcy byli w stanie zbyt długo wytrzymać wśród takich stworzeń jak te wielkie pająki czy innego rodzaju potwory. No ale to zobaczymy, jak już tam dojdziemy. O! Co to? Jakub zgniatacz. Przemieszcza się! Nie dać mu uciec! Toś ty! Ała! Bidi, z tym! Nic nie widzę, co tu się dzieje. To będzie łatwe. Nie pożałuję. Ile oni tych granatów będą strzelać? Cel trafiony. Pomóż mi! Dawaj, lecz się. No szkurde. Ja próbowałem teraz odrzucić ten granat. Znowu rzuca. No co za... Jak ja mam się z nimi bić, jak oni cały czas rzucają tylko te granaty? Dobra, uciekaj! Potrzebna pomoc! Dobra, ładnie. Rzucam ogłuszający! Ej, BD!
No jak? Dobra. Kuba, nie. Rzućmy okiem. Kolejni jacyś łowcy nagród. Zupełnie mnie zaskoczyli, muszę wam powiedzieć. Korzystam sobie z tego punktu medytacji tutaj. No i udało nam się wrócić na miejsce i dojść do Krain Cienia. Dokąd to prowadziło? Sir podała mi twoją częstotliwość. Mari, wszystko gra? Mnie nic nie grozi, ale wielu innym tak. Mirienna przekazała ci współrzędne? Tak, jestem w drodze. Dobrze, są w naszym zasięgu, ale nie możemy tu zostać. Imperium nas szuka. Będę jak najszybciej się da. A więc jednak Imperium rzeczywiście jest w tych krainach cienia. Przejście tutaj było wtedy? Nie pamiętam. Okej. Okay. Trzeba uważać, wchodzimy w nieznane. O, wybuchnie. Nie, tam jest zjazd na dół. Jaki ślimak. Ślimak wystaw rogi. O kurde. Wow. Proszę. Dobra, ślimaki są silne. Chcesz to sprawdzić? Co tam masz, Bidi? Okej, coś do miecza świetlnego. I zrobiłem takie kółeczko jakby. Czyli jednak musimy dojść do tego zjazdu, który odblokowałem. O! To jest. A, to było skanowanie tego ślimaka. Pominąłem to niechcący. No i co, będą tutaj imperialni? O, patrzcie tam. Najmniej trzech widać. Tu jest punkt zapisu i tam jest punkt zapisu. Dobra, a jak tu przeskoczyć? Okej, okay, da się. Nawet nie trzeba przeskakiwać, wystarczy przejść. O. Trzymaj się blisko. Szybkie są, Bidi. Ale co jest szybkie? Ale to o czym ty mówisz? Rozumiem, że stąd przyszedłem. Nie, przyszedłem stamtąd. Co tu jest? Wygląda groźnie. W sensie ta jaskinia.
Ej, nie żartujcie sobie, że tu było przejście. Wróciłem tu? To tu było przejście? Serio? Nie widziałem go. No dobra. Jak było, tak jest. Szajrak. Tak, to jest szajrak, jak rozumiem. Nie da się go zrzucić. No i też go nie zdołam przeskanować, bo spadł. Ale to na pewno był szajrak. To kojarzę z Gwiezdnych Wojen. Ze streamów, z Rycerzy Starej Republiki oczywiście. No już mamy chyba ścieżkę przetrwania w pełni jakby rozwiniętą. Jak widać, została ścieżka mocy. Tak bardzo dużo tych umiejętności. To jest liana, tak. Okej, muszę złapać kolejną. Tak uważasz, że ja mam lepszą pozycję? Szybko, kończyć to! Nie powstrzymamy go! Strzelać razem! Musiałem strzelić! Chyba niezbyt cię słuchają, szturmowcu kochany. Nie przewidziałem tego czerwonego ataku. Coś ty za jeden. Kolejny jakiś strzelający szturmowiec czystki. Dobra, pokaż co potrafisz, koleś. Zginają ci się nogi? To tylko zadrapanie. Ajajajajaj. To on takie coś może? Ja nie wiedział. Jesteś słaby. Dobra, wciąż jest łatwiejszy niż ten z tymi dwoma watkami. Nie z podwójnym, tylko z dwoma, pamiętajcie. Doceniam, Billy. Dobra, przejście otwarte. Mari, jesteś tam? A, trzeba przeskoczyć. Do cieni, do wraku maszyny. Co? Rozwalił jeden... Nadciąga Jedi! Potwierdzam, przyjąłem! Cała drużyna nie żyje. Podskubany. Nie odpuszczać. No dawaj. Znajdę twój słaby punkt. To znajdź.
No i co, znalazłeś ten słaby punkt? Bo chyba nie. Słyszałem rakietnika. A, w ślimaka, to w ślimaka bijcie. Udało się. Dobra, udało się odzyskać wszystkie punkty doświadczenia. Mamy ślimaczka. Spisałeś się. Slig. Chciałem powiedzieć Stig, ale to Slig. Coś jeszcze? Wow, skąd ty się tu wziąłeś, bydlaku? Co znalazłeś? Ojczyzna Łukich. W dawnych czasach w Krainie Cieni rozsiane było wiele wiosek Łukich, które żyły w harmonii z przyrodą. Szacunek dla drzew w Roshir stanowi nieodzowną część subtelnej architektury Łukich. Więc dowiedzieliśmy się co nieco o kulturze naszych małpiopodobnych przyjaciół. Jakaś woda leci. Tak, chyba stąd mogę wrócić po prostu z powrotem tam, skąd przyszedłem. Tak rozumiem to. Okej. Okay. A jak ja bym chciał dalej przejść tam, gdzie byli ci rakietnicy? Swoją drogą, my tylko spotykamy na swojej drodze drugą siostrę, czyli inkwizytorkę Trille. A ciekawe co z tą dziewiątą siostrą, tą, którą na początku także spotkaliśmy. Ona przybyła razem z Trillą na Brakkę, by na nas zapolować. Ciekawe, co jest z tą drugą inkwizytorką. Czy się pojawi również? Może najpierw jednak Trille będziemy musieli wyeliminować, a ta druga inkwizytorka będzie jakby głównym przeciwnikiem. Kto wie, kto wie. Dobra, co ja mam zrobić w ogóle? Okazuje mi, że tutaj jest gdzieś jakaś lina. Ja czegoś nie widzę. A rzeczywiście, jest lina. Idziemy! O-o! Tam pod wodą znowu coś jest. Na Zifo już znaleźliśmy jakieś przedmioty, które były pod wodą. I tutaj znowu. A ja nie mogę chyba zanurkować. No cóż. W każdym razie tu jest skrzynka. Może później odblokujemy taką zdolność pływania. Chcesz zajrzeć do środka? O, znalazłeś coś. Materiał na miecz świetlny Krodium. Dobrze, słuchajcie, doszliśmy do punktu zapisu. Myślę, że to jest dobry moment, by zakończyć dzisiejszą transmisję. Jeżeli wam się podobała, zachęcam do zostawienia kciuka w górę pod tą transmisją, pod tym filmem. A ja także zapraszam was na streamy na żywo na moim kanale, które odbywają się w poniedziałki i we wtorki, a także na kolejne odcinki Jedi Upadłego Zakonu, które będą się pojawiać we środy, nie, przepraszam, w piątki i w soboty.
Także zapraszam Was na jedno i na drugie i zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, szczególnie tych, którzy lubią gry komputerowe, którzy lubią klimaty Gwiezdnych Wojen, którzy lubią klimaty innych gier komputerowych, którzy lubią streamy, czy gameplaye, czy także filmy z ciekawostkami z gier, bo takie również znajdziecie na moim kanale, już są w playliście o nazwie Ciekawostki z gier. Serdecznie zapraszam do oglądania. Także jeżeli lubicie takie klimaty, takie tematy, musicie zostawić suba na kanale, a ja się już będę z Wami żegnał. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia albo na streamie na żywo, albo w kolejnym odcinku. Cześć!